tutaj na Orawie, na dole wsi, jak wstajemy rano, zazwyczaj ścieli się taka biała, mleczna mgła, ale wiemy już, że za chwilę, wychodząc troszeczkę wyżej na polanę, na pagórek, idąc do pracy drogą w górę wsi, już będzie coraz jaśniej, że już to słonko świeci na tych wyższych partiach. To jest takie optymistyczne, to jest właśnie takie, że trzeba wstawać, trzeba iść, trzeba działać, trzeba żyć. Mieszkam tutaj w Lipnicy Małej. Jestem twórcą orawskim, można tak powiedzieć, czy artystą, nie wiem. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby, zajmuję się ceramiką. Tutaj na Orawie prowadzimy wraz z mężem pracownię. W momencie, kiedy wybieraliśmy miejsce do życia, do tworzenia jak gdyby swojego miejsca na ziemi, wybraliśmy Orawę ze względu na to, że mieszkają tutaj bardzo pomocni, inspirujący, życzliwi i dobrzy ludzie. W naszym domu prowadzimy takie rodzinne, ekologiczne gospodarstwo. To jest nic nowego, to jest po prostu wynik tradycji, wynik tego, jak tutaj było od dawien dawna na Orawie. Tutaj wypasało się krowy, wypasało się bydło, owce. To funkcjonuje w dalszym ciągu, no już może w mniejszym zakresie, ale cały czas właśnie to jest ten związek z przyrodą, to jest ta ekonomia życia, że jakby czerpiemy z przyrody, czerpiemy z tych tradycji, no i współistniejemy z tą przyrodą tutejszą. Bardzo często wchodzimy do lasu, który jest taką oazą spokoju, też taki swoisty mikroklimat. Tutaj nauczyłam się zbierać prawdziwki, dlatego że jakby tutaj jest też wielki szacunek do tej przyrody, poprzez to, które te dobra natury możemy jakby sobie przysposabiać dla siebie, z tego lasu wziąć. Tutaj dla mieszkańców tych terenów przygranicznych myślę, że bardzo ważna jest taka więź kulturowa, że ludzie po obu stronach granicy czują ze sobą wielką taką bliskość i łączność. Tutaj, jeżeli chodzi o uwarunkowania i te inspiracje przyrodą, podobny rodzaj funkcjonowania w życiu, to tylko uwarunkowania jakieś prawne, czy uwarunkowania już później administracyjne powodują jakieś różnice. Natomiast ludzie bardzo, bardzo żyją podobnie i jakby ciągle w pełnym związku ze sobą. Tutaj na Orawie jest tak czarodziejsko, jest inaczej. Wychodząc z domu, z jednej strony mamy piękną Babią Górę, piękny las, piękne polany, ale z drugiej strony widzimy całą panoramę Tatr. Dlatego myślę, że ktoś, kto tu trafi, zostanie na dłużej albo będzie wracał. Thank